Panie marszałku, Wysoka Izbo. Małżeństwo jest związkiem usankcjonowanym kulturowo, prawnie, religijnie, obyczajowo. Małżeństwa i rodziny są podstawą narodu, podstawą społeczeństwa i podstawą państwa. To, co zaproponowaliście dzisiaj, mówię o zwolennikach związków partnerskich, to jest uderzenie w rodzinę i uderzenie w państwo. I uderzenie w państwo prawa, bo łamiecie konstytucję w sposób wyraźny. Artykuł 18 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, który to zapis daje szczególne prawo do ochrony związkom małżeńskim. Uderzając w to, uderzacie w państwo. Wszyscy wobec prawa są równi, to prawda, ale równość nie polega na łamaniu ogólnie przyjętego porządku społecznego, a to, co zaproponowaliście, jest łamaniem tego porządku. To, co zaproponowaliście, związki partnerskie, to jest tak naprawdę model quasi-małżeństwa, który nie wiadomo komu będzie służył. Jeśli mówicie państwo, bardzo wiele mówiliście na temat romantycznego prawa do szczęścia, do miłości, do godności. Jeśli mówicie o jeśli rzeczywiście leży wam na sercu godność ludzka, to my ten czas, który poświęciliśmy dzisiaj na dyskusję o związkach partnerskich, powinniśmy poświęcić na dyskusję o biedzie w rodzinach, o braku należytych zasiłków dla rodzin, które wychowują dzieci i na których później będzie się opierało państwo polskie. Głos ma pan poseł państwo mówicie, Marian. Że mówicie, pani że poseł. Te projekty nie przewidują możliwości adoptowania dzieci. To po co wam wspólne opodatkowanie? Pani bo poseł. Takie zapisy znalazły się w tych projektach. Wspólne opodatkowanie przynależy pani to poseł. Jest ukłon państwa w kierunku rodzin, które wychowują dzieci. I te dzieci później pani poseł. Będą to państwo tworzyły.